Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj witam się z Wami z Turcji. Jesteśmy na urlopie w Turcji, w miejscowości Kemer. I dzisiaj nagrywam vloga z sobotem. To jest nasz przedostatni dzień tutaj, na miejscu. No i dzisiaj jest wyjątkowy dzień, można powiedzieć, ponieważ dzisiaj wypożyczamy sobie taki baldachim na plaży, nad morzem, na takim molo. Będzie pięknie, także zapraszam Was na dzień ze mną. Na start pokażę Wam torbę. Niestety torba, którą wzięłam ze sobą z Victoria's Secret, taka plażowa, mi się rozwaliła, więc musiałam na miejscu kupić nową torbę i mam taką turecką typowo, kosztowała 9 euro, także no nie mało, no ale przynajmniej mam w czym nosić rzeczy na basen. Tak wygląda poprzednia torba, cała się rozwaliła, nie wiem czy od wilgoci, czy od czego, ale normalnie odchodziła cała ta taka część foliowa, no i w środku już torba nie jest przemakalna. Kostium kąpielowy, bolerko, torba, ręczniki. Jestem gotowa do wyjścia. Jesteśmy w ogóle na wakacjach. Jestem oczywiście z Kacprem i ze znajomymi, a dokładniej z kuzynem Kacpra i z jego dziewczyną. No i właśnie też razem dzisiaj wynajmujemy sobie ten baldachim. Jesteśmy już z Dominiką gotowe do wyjścia. Mamy takie dmuchane dwie, że tak powiem, zabawki. Tą wzięłam z Polski, a tą kupiłyśmy na miejscu i przepłaciłyśmy, bo zapłaciłyśmy za ten materac ile? 10? 8 euro. 8 euro, taki zwykły materac, czyli prawie 40 zł. No ale cóż, takie są tutaj ceny w hotelowych marketach. Także mamy dwa takie pontony do pływania, bierzemy je dzisiaj na plażę, na ten baldachim. I słuchajcie, już jesteśmy prawie na miejscu. Tutaj właśnie są te baldachimy, takie jakby leżaki na takim molo. Dominiczka przede mną już leci. Zadowolona? Chętna na plażowanko takie? Bardzo chętna. Luksusowe. I jeśli chodzi o te jakby normalne leżaki przy basenie czy na plaży, które tutaj widzicie ze mną, są oczywiście jakby w cenie pobytu, a właśnie te są dodatkowo płatne i wczoraj właśnie sobie je wykupiliśmy i jeden taki leżak to jest 120 euro, ale na szczęście podzieliliśmy się, wiecie, na 4 osoby, więc wyszło całkiem przystępnie. Trochę to kosztuje, ale stwierdziliśmy, że na ostatni dzień, jak nie wydawaliśmy prawie w ogóle tutaj kasy, możemy sobie pozwolić na trochę luksusu. Wchodzimy do naszego, którego wybraliśmy. Mamy tutaj takie dwie kanapy, sofy, coś takiego. Wygodne? Wygodne. Jak dla prezesa to wygodne. Dla dwóch prezesów. I tutaj taka część z leżakami. I drugi prezes. Pięknie! Idziemy teraz na skutery, na jet ski. Chłopaki byli już raz, więc nie chcą mi się jeszcze raz, więc idziemy i podobno Kacper mnie przewiezie. Chwilę pod koniec, zobaczymy. Trochę się ciekaw, powiem Wam, ale mam nadzieję, że mi się spodoba. Tylko błagam Cię, Kacper, nie za szybko, dobra? Mówi, że wie, zobaczymy. 260 koni. Serio? Ostatnio jeździłem na 130. Serio, ma 260 koni? No. Jezu, to ja nie wiem, czy tamten chcę jednak. Tamten rozpędzał się do 100 na godzinę na wodzie. To ja nie wiem jednak, czy chcę. Będzie fajnie. Dzisiaj jest w miarę spokojnie morze, tak chłopaki ocenili, więc podobno się będzie fajnie pływać. Tam mamy właśnie miejsce, gdzie wypożycza się wszystkie water sporty. Chłopaki idą negocjować, bo ogólnie ten skuter, nie skuter, jak to się nazywało, jet ski z mocniejszą mocą jest dużo droższe, więc chłopaki idą negocjować jakąś dobrą cenę. Jestem, słuchajcie, po, było fajnie, ale strasznie, powiem Wam, że jednak na wodzie bardziej się boję tej prędkości niż na przykład w samochodzie. Chłopaki najpierw mnie przywieźli, Kacper mnie przewiózł pierwsze tam kilka minut i teraz już sami jeżdżą, ale chyba ich nie widać tam za mną. Ale powiem Wam, że wydaje mi się, że mniej bym się bała, gdybym jakby ja sama prowadziła, a nie, wiecie, jakby była tylko pasażerem. Miałam wrażenie, że jakby inaczej to odczułam przez to, że jestem po prostu pasażerem, ale chłopaki widzę tam dają grubo. I've got to run this show. You always take me so high.
naszych waldach i mów, popływać trochę w wodzie, odpoczywać na słonku. Dominika została i patrzyła, jak pływaliśmy. Było widać Dominika fajnie? Ponagrywałaś nas? Ponagrywałam was. Było naprawdę mega, jak mamy porównanie do tego zwykłego plażowania na plaży czy przy basenie, a w tych tarasach, na tych baldachimach to było rewelacyjnie, jakby to zejście do wody, super, popływaliśmy, poszaleliśmy, było naprawdę super, no ale pora wracać. Właśnie się pakuję, już jakby wiecie, zaczynam wkładanie rzeczy do walizek, żeby już potem było szybciej, jak już wybije ta godzina, w której mamy opuścić pokój. Łazienkę już wstępnie tak przygotowałam do spakowania, już wszystko jest w kosmetyczkach, tylko szybko się umyjemy. No i wiecie, pozasuwamy walizki, pochowamy rzeczy i będziemy gotowi do drogi. Jeśli chodzi o łazienkę, to wyglądało to tak, że do łazienki wchodzimy od razu z pokoju. Tutaj już od razu na lewo jest łazienka, tutaj ta część z umywalką, z lustrem. Tutaj mamy kabinę prysznicową i tutaj drzwi do toalety. I tak to właśnie wyglądało, bo tutaj od razu są już drzwi wejściowe do pokoju. A tutaj mamy pokój. Tutaj była ta łazienka, którą wam pokazywałam, a tutaj mamy pokój. Taka mini część kuchenna, czajnik i tak dalej, biurko. Tutaj mamy naszykowane już rzeczy na podróż, duże lustro. Tutaj kanapa, która w sumie służyła mi jako szafa, bo ja miałam swoje rzeczy w walizce i tutaj na kanapie porozkładane, a Kasper swoje miał w szafie. Tutaj mamy już przygotowane rzeczy na podróż, ale właśnie po tej stronie była kanapa. Tam mamy taras, jak widzicie, z widokiem na basen. Normalnie mogliśmy sobie leżeć tutaj przy pokoju i korzystać z basenu. A tutaj mamy już łóżko, był też fotel, stolik, dwie szafki nocne. Naprawdę duże, bardzo wygodne łóżko. No i w sumie tak właśnie prezentował się pokój, w którym byliśmy przez ostatnie kilka dni. I jeśli chodzi jeszcze o taras, to tutaj mamy dwa krzesełka, taką suszarkę na ręczniki, kostiumy kąpielowe, dwa leżaki, tak jak mówiłam. No i właśnie tutaj bliziutko, kilka kroków dalej jest basen. Taki wspólny, łączony z wszystkimi osobami, które też miały dostęp do basenu z pokoju. Ale naprawdę pięknie, dzisiaj mamy w ogóle super pogoda. Wyszłam teraz jeszcze, żeby wam opowiedzieć, bo może nie wszyscy wiedzą, na vlogu o tym nie mówiłam, że miałam w ogóle w trzeci dzień pobytu w Turcji przygodę. W nocy bardzo bolało mnie brzuch, miałam taki odruch wymiotny. Co prawda nie wymiotowałam jakoś tak bardzo, ale po prostu wiecie, jak miałam ciągle bludności i miałam potężny ból brzucha. Nigdy mnie chyba tak nie skręcało z bólu, jeśli chodzi o żołądek i o jelita. No i po kilku godzinach, gdzie nic nie wymagało, nie furoksazy, które miałam ze sobą, nospa, którą miałam ze sobą, czy espomisan, zupełnie nie dawało nic. Stwierdziliśmy, że dzwonimy do ubezpieczalni. Mieliśmy oczywiście wykupione ubezpieczenie tutaj na miejscu i przyjechał po nas transport, zabrał nas do szpitala w Kemer w Turcji i dostałam kroplówkę. Wrzucam wam w ogóle fotę, bo zrobiłam sobie fotę w szpitalu. I powiem wam, że nie żałuję tego zupełnie. Na początku trochę się tak stresowałam tym, żeby dzwonić do ubezpieczalni, żeby prosić o lekarza czy cokolwiek, ale potem wiedziałam o tym, że dobrze zrobiłam, bo pojechaliśmy do szpitala z samego rana w okolicach 5 czy 6 nad ranem i już o 10 byłam z powrotem w hotelu i dobrze się czułam. Miałam leki, te takie tureckie, typowe na właśnie tego typu chorobę, infekcję żołądkową, które często się zdarzają u turystów, więc jak wiecie, miałam silniejsze leki niż te, które wzięłam ze sobą, dostałam kroplówkę na miejscu i jeśli macie jakiś taki problem, to nie zwlekajcie z tym, żeby zadzwonić po lekarza, czy zadzwonić do ubezpieczalni, bo naprawdę ja dzięki temu miałam resztę pobytu już, wiecie, normalnie funkcjonowałam, nie zdychałam w łóżku dwa dni, tylko było spoko, także mówię tak wam o tym, żeby dać wam taką wskazówkę, że gdyby coś wam się działo, cokolwiek, jakakolwiek choroba, to śmiało, jeśli macie ubezpieczenie, to śmiało dzwońcie, bo po prostu będziecie mieć resztę wyjazdu przynajmniej spoko, a nie zdychający w pokoju. Pokażę wam jeszcze tutaj obiekt. Tutaj idę w stronę basenu tego głównego, o którym wam mówiłam, czyli druga część. Jedne baseny przy pokoju, tutaj mamy takie baseny główne. Przejdę tutaj trochę na nielegalu przez trawkę na szybko. Mam nadzieję, że nikt mnie nie opierniczy. No i tak właśnie wygląda ta część z głównym basenem. Tutaj mamy basen z wodą troszkę cieplejszą, ponieważ to jest woda słona z morza. I tutaj jest zdecydowanie cieplej, a w tym basenie jest woda chłodniejsza, zwykła, chlorowana. I jak widzicie, tutaj już od razu widać to morze
i troszkę dalej są baldachimy, na których wczoraj leżeliśmy. I pójdę jeszcze teraz w drugą stronę, w miejsce, gdzie mieliśmy nasz pokój, żeby pokazać wam właśnie te domki, bo naprawdę fajnie to wszystko jest połączone i wszystko jest dość blisko. Tutaj po drodze do pokoju mamy spa. Byliśmy w tym spa na masażu i było bardzo fajnie. Mogę wam polecić, jeśli będziecie tutaj w tym obiekcie. A teraz idziemy w tą stronę, gdzie jest nasz pokój. I właśnie mamy pokój w takich ala domeczkach z zewnątrz. Wam je pokażę, bo już wam opowiadałam. Ale zobaczcie, jak tutaj wszystko ładnie wygląda. Jest pełno roślinności. Bardzo dbają o trawę, wszędzie podlewają. I naprawdę, jeśli chodzi o to, to nie można się do niczego przyczepić. Nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych i razi mnie trochę słońce. No ale cóż, już tutaj jestem przy tych palmach, przy których mam zdjęcie na Instagramie. Lajkujcie koniecznie tą fotkę z wyjazdu. No i już jestem w sumie przy tych domkach, w których właśnie śpimy. To jest ten domek. Tak wygląda korytarzyk. I zobaczcie, tutaj jestem właśnie do pokoju. I pokażę wam od drugiej strony. Tutaj wychodzi się już właśnie na ten basen, który wam pokazywałam. I tutaj są nasze tarasy. Tak to wygląda od tej strony. Tutaj nasz taras, a tutaj taras znajomych. Jedyne, co muszę wam powiedzieć, to mamy tutaj trochę problem jedynie z osami, a w sumie z osami i nawet z szerszeniami. Albo czymś w stylu szerszenie, bo są potężne owady wyglądające właśnie jak szerszenie w Polsce. Nie wiem, czy tutaj też normalnie te same zwierzęta żyją, te same owady, ale jeśli tak, to faktycznie jest ich tutaj sporo. Jak byliśmy w jeden dzień w akwaparku, mamy tutaj na obiekcie też akwapark, to normalnie przy jedzeniu nas atakowały, latały nad jedzeniem i tak trochę jest strach. Ja mimo, że nie jestem taka strachliwa na owady, no to jednak szerszenie nie są jakoś super przyjemne, są trochę niebezpieczne, więc trochę się baliśmy. Jeszcze co do cen, które są tutaj w tych minimarketach w hotelu, no to jest dość drogo. Mi na przykład skończyły się podpaski, bo wzięłam za małe opakowanie, no i tutaj malutkie opakowanie podpasek, ponad 2 euro. Wszystkie te kremy z SPF-em tak samo wychodziły bardzo drogo, było około 100 zł na polskie. Także no, ceny w hotelach nie są przystępne. My przed wyjazdem jeszcze chcemy kupić jakieś magnesy dla rodziny, takie mini pamiątki, no to chyba wyjdziemy poza hotel, bo blisko obok hotelu mamy takie, wiecie, małe stragany, gdzie chyba wyjdzie nam taniej, mam nadzieję. I słuchajcie, żegnam się już z wami na tym vlogu, ponieważ mamy niewiele czasu do wyjazdu, walizki są już pozabierane teraz w tym momencie z pokoju, więc żegnam się z wami, bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu. Pa! Dzień.